Cześć! 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 Tym razem pokażemy Wam komplet odzieży z tkaniny membranowej wodoodpornej oraz naszywki dla przygotowania Polska. Oto są tutaj te naszywki, jak widzimy. Jest to grupa survivalowa, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy! Komplet odzieży składa się z chusty, kurtki i spodni do pasa. Chusta jest wykonana też z tkaniny membranowej wodoodpornej. Z tyłu jest wiązana. Może pokażemy. Wiążemy sobie, dopasowujemy do objętości głowy. Podszyta jest wewnątrz dzianiną. Może być również podszyta mikropolarem. Mikropolarem, tak. Kurtka. Obrót siatur. Kurtka jest z przodu przyszyta jest w plisach na rzepy. Cała spinana jest na zamek. W środku ma kieszonki dodatkowo wewnętrzne. Jedną i drugą. Na zewnątrz jest kieszonka z etui wodoodpornym, wodoszczelnym. Po drugiej stronie jest kieszonka górna na rzep. Na rękawie również jest kieszeń na zamek. Tutaj w rękawie. I naszywka. Rękawy wykończone są na ściągacz i na palec. Tutaj jest przygotowane i również jest jeszcze dodatkowo na rzep, które sobie tutaj dopasujemy do dłoni. Z drugiej strony mamy naszywkę flagę Polski. Tutaj jest, z tej strony jest naszywka przygotowanie Polska. Kieszenie dolne na zamek są zapinane z jednej i z drugiej strony. Tak, zapnij. Spodnie do pasa mają tutaj kieszenie otwarte dla ręki, ślówki podwójne, pasek, który jest z mechanizmem tutaj gumkowym, który dopasowujemy sobie do kształtu, tutaj do sylwetki, dopasowujemy sobie na rzep, kieszeń na nóż jest tutaj u góry przyszyta przy pasku. Inaczej niż w tamtych spodniach mieliśmy niżej, ta jest wyżej. Z drugiej strony jest bojówkowa kieszeń na rzepy. Z tyłu na tyłku są również dwie kieszenie na rzep. Z jednej i z drugiej strony. U dołu nogawki są na zamki. Jak widzimy, tutaj jest rozpięte, żeby dopasować sobie do buta, do szerokości, do szerokiego buta, są porozpinane. To tyle, co chcieliśmy Wam pokazać. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć! Cześć!